Dzień dobry, naszym gościem Adam Balcer, politolog, antropolog kultury, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej, specjalista od Turcji, Morza Czarnego, Bałkanów. Dzień dobry. Dzień dobry. I o tej Turcji trochę porozmawiamy, postaramy się ją trochę przybliżyć, bo ona mocno teraz miesza na tej arenie międzynarodowej, a nie wszyscy ten kierunek znamy. Pytanie, w tej obecnej wojnie Turcja bardziej stoi po stronie Ukrainy czy Rosji? Bardziej po stronie Ukrainy, ale nie wyraźnie z tego powodu, że po pierwsze chce odgrywać rolę arbitra, i troszeczkę się to udało w tym sensie, że doszło do jedynego dotąd spotkania ministrów spraw zagranicznych Ławrowa i Kuleby właśnie w Turcji, w Antalii. A oprócz tego jedna z rund negocjacyjnych właśnie tych zespołów dwóch, które rozmawiają głównie teraz online rosyjskiego i ukraińskiego, odbyła się w Stambule i została otwarta wtedy przez prezydenta Turcji Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Natomiast no, drugi element jest taki, że Turcja chciałaby, zakłada, że ona ma troszeczkę, no to zaraz będziemy o tym rozmawiać, takie podejście do wielu spraw, że ma menu à la carte i sobie wybiera różne rzeczy i chciałaby zostawić sobie drzwi otwarte, zupełnie nie psuć relacji, no i zrywać właśnie, to dlaczego z w takim razie, skoro oni są po stronie Ukrainy, to dlaczego blokują przyjęcie Szwecji i Finlandii do NATO? Tak, Erdoğan mówi twardo nie. Ja bym nie powiedział, jak poczytamy, co on mówi, co mówi jego doradca, ona, najważniejsza postać, jeśli chodzi o Urząd Prezydenta od Spraw Polityki Zagranicznej, Ibrahim Kalin, i co mówi minister spraw zagranicznych, Mevlüt Çavuşoğlu, który jutro jest w Waszyngtonie i tam na pewno będzie rozmawiał o Finlandii i Szwecji, to wiele rzeczy jest między wierszami. No tak, ale Erdoğan twardo mówi, te delegacje z Helsinek, z Sztokholmu nawet nie mają co się tu fatygować, zmarnują tylko czas. Powiedział, żeby się nie męczyły, jeśli... I tu się zaczyna. Czyli bardziej teatr niż takie twarde jeszcze. Jak posłuchamy, o co chodzi. No, wiadomo, że w tej kwestii ważniejsza niż Ukraina jest dla Turcji kwestia kurdyjska. I tutaj jest oczywiście coś takiego, Próbujemy ugrać swoje, przypomnijmy, prawie połowa Kurdów na Bliskim Wschodzie, największy naród tam w regionie bez swojego państwa, mieszka w Turcji. Stanowią tam co najmniej 15% mieszkańców i mają oczywiście swoje diaspory w całej Europie, Unii Europejskiej, między innymi w Szwecji. Większy problem o wiele ma Turcja ze Szwecją niż z Finlandią. I właśnie o tym porozmawiamy, o tych słowach pod adresem Szwecji już teraz w ciągu dalszym naszej rozmowy. W RMF24, radiu internetowym, a także na RMF24.pl oraz na naszych mediach społecznościowych, czyli Facebooku i Twitterze. Już teraz zapraszam. Naszym gościem cały czas jest Adam Balcer. To o co chodzi? Dlaczego prezydent Erdoğan powiedział wprost, że Szwecja jest wylęgarnią terrorystów teraz? Oszalał? O co chodzi w tym? No nie, no znaczy z naszej perspektywy można powiedzieć, że zawsze jest ten problem, kto jest terrorystą, mówiąc tak no bezpośrednio. Turcja uważa, że Kurdowie w Syrii, tam jest de facto państwo nieuznane międzynarodowo, Rożava, które jest powiązane z Partią Pracujących Kurdystanu. Nie jest po prostu Partią Pracujących Kurdystanu, ale jest powiązane. To jest tak, jak jest relacja kiedyś, prawda, pytanie Sinn Féin, IRA i tak dalej. No jest to zaczyna się równie podległościowe, tak. Cała kwestia. No więc Partia Pracujących Kurdystanu jest organizacją, która od wielu lat walczy z państwem tureckim, na początku niepodległość, teraz bardziej o autonomię kurdyjską w ramach Turcji. I Turcja uważa PKK za organizację terrorystyczną, natomiast, tak jak powiedziałem, w Szwecji mieszkają Kurdowie i to z, nie tylko z Turcji, ale właśnie z Syrii, Iraku i Iranu, i tam oczywiście mogą rozwijać swoją działalność polityczną, zbierać pieniądze, oczywiście te pieniądze no, nie tylko są wydawane na ulotki, tak powiedzmy, i tutaj z perspektywy szwedzkiej wchodzą prawa człowieka. Ponieważ Turcja, walcząc z PKK, no, łamie prawa człowieka. Czasami robiła to na masową skalę. Oczywiście może być, PKK też łamała prawa człowieka, ale to nie jest ta sama proporcja. Okej, to nie jest to, co robi Rosja wobec Ukrainy, ta skala zbrodni, ale bezdyskusyjnie to stało się podstawą dla na przykład Szwecji, żeby powiedzieć nie. Możecie zgłaszać do nas wnioski, żeby dokonać ekstradycji kogoś, nie damy wam go. No właśnie, dopiero co był wniosek o wydanie 33 osób, Sztokholm powiedział, że to jest wykluczone na razie. To nie tylko Szwecja, tylko też Finlandia, i to zaraz powiemy, nie tylko chodzi o Kurdów. Tak, druga sprawa, kwestia, że po operacji w północnej Syrii przeciwko Kurdom tureckiej i Szwecja i Finlandia postanowiły wprowadzić no coś, co można nazwać rodzajem takich sankcji, embarga na sprzęt
sprzedaż broni, sprzętu wojskowego do Turcji. To się też Turcji nie podoba. Oczywiście Erdoğan przypomni, że są politycy i byli politycy w władzach lokalnych, w parlamencie szwedzkim, którzy są pochodzenia kurdyjskiego, no i mają czasami, to jest, ja daję taki przykład, no pani, która jest parę lat temu, pani Aminech Kakabaweh, która jest Kurdyjką z Iranu, ona została wybrana przez Focus, czasopismo, kilka lat temu Szwedką Roku, no i napisała wtedy książkę bardzo popularną, swoją autobiografię, Aminech nie większa niż Kałasznikow. No i ona jako 13-latka walczyła z Kałasznikowem w dłoni, przeciwko akurat Irańczykom. To, tak? Co mówi Erdoğan, jeżeli on teraz mówi, nie zgodzę się na przyjęcie Szwecji i Finlandii do NATO, to przede wszystkim on mówi, dobra, ja się zgodzę, ale najpierw pozwólcie mi się dobrać do tej mniejszości kurdyjskiej, która tam mieszka. Nawet tak? Nie. Chodzi mu o ustępstwa Szwecji, w mniejszym stopniu Finlandii. Oczywiście Turcy stosują trochę metodę dzieli rządź i po drugie na pewno mają mniejszy problem z Finami, bo mówią, że z Finami rozmowy na te trudne tematy toczą się nieźle i że na przykład jeśli chodzi o tą sankcję na sprzedaż broni, o te sankcje, no to można się jakoś z nimi dogadać. I zobaczymy, to nie jest, oczywiście oni chcieliby, żeby Szwecja i Finlandia i w ogóle NATO, tak? O tym też będą te rozmowy. Tylko to nie jest łatwe, bo w Szwecji jest około 100 tysięcy Kurdów mieszka, tak? To jest tak. Ogromna rzesza ludzi, tak? No nie, no oprócz tego oni są aktywni i dla szwedzkiej lewicy, no jest bardzo duża sympatia, szczególnie szwedzkiej lewicy, ale też jakbyśmy spojrzeli na badania opinii publicznej Szwedów, przekonanie, no, że Kurdowie są tym narodem, który jest prześladowany, dyskryminowany, jest ofiarą, tak? Na Bliskim Wschodzie. Oczywiście Kurdowie nie stanowią monolitu, są zróżnicowani z niektórymi w regionie. Turcja jest w stanie współpracować, ale akurat Szwecja jest tym krajem, gdzie w Europie, no, to jest ścisła czołówka, jeśli chodzi o aktywność Kurdów. Druga grupa, na której punkcie obsesję ma Recep Tayyip Erdoğan, no to jest, są oczywiście guleniści, czyli zwolennicy Fethullaha Gülena, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, jest myślicielem religijnym i konserwatywnym. I przypomnijmy ten pucz z 2016, jeżeli dobrze pamiętam roku, tak? Gdzie prawie został obalony Erdoğan i Erdoğan uważa, że ten starzec, tak, właśnie Gülen stał za tym puczem. Na pewno jacyś ludzie związani z tym ruchem byli w niego zaangażowani. To nie podlega dyskusji. Natomiast nie ma dowodów mocnych Turcja na to, że sam Gülen. Natomiast ci güleniści, tak, są w różnych krajach. Między innymi w Szwecji. I między innymi w Szwecji. I Szwecja jako kraj demokratyczny pozwala im, bo nie ma podstaw, żeby powiedzieć, Turcja może powiedzieć, to są terroryści. No ale udowodnijcie, tak? No i tutaj oczywiście można powiedzieć, pojawiają się najwyżej jakieś często hipotezy, poszlaki. Więc to jest drugi problem. Mniej ważny, bo kurdyjski jest w tym momencie dla Turcji o wiele ważniejszy, bo nawet teraz Turcja prowadzi... Ale to jest czas na takie gry ze strony Erdoğana, tak? Kiedy ale widzi, on co nie się myśli dzieje. W tym... Znaczy to z naszej perspektywy, ja też tak uważam, że to nie jest czas na takie gry, ale on myśli, on to przedstawi, to jest w interesie Turcji, tak? To samo było w 2019, kiedy były pojawiło się pytanie planów ewentualnościowych NATO dla Polski i krajów bałtyckich. Trzeba było z nimi, z Turkami właśnie chodzić, traktować jak jajko, przekonywać, pójść na pewne ustępstwa. W jakiej sprawie? Stosunek do Kurdów w północnej Syrii. Znowu. I tutaj było powód blokady. Przypominam, 2009, sytuacja taka, że Rasmussen zostawał szefem NATO, sekretarzem generalnym, no i przypomniano mu, że jak on był premierem, to Turcy mu przypomnieli, to przecież były te karykatury obrażające w duńskiej prasie uczucia religijne muzułmanów, bo Mahomet i tak dalej. Więc to nie jest pierwszy raz, kiedy się okazuje, że oni, właśnie tak jak powiedziałem na początku, traktują to swoje członkostwo w jakimś stopniu à la carte. To co, ostatecznie, jak pan myśli, do czego dojdzie? Oni się zgodzą na to przystąpienie, czy zawetują? Znaczy, kogo słuchać? Erdoğana, czy tego Ibrahima Kalina? Tak? Znaczy, posłuchajmy, po pierwsze, to jest oprócz rozmów ze Szwedami i Finami, to będą rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi. I tutaj z perspektywy tureckiej jest takie spojrzenie. Na przykład niedawno Amerykanie zgodzili się, kongres to zaakceptował, na sprzedaż unowocześnionych F-16. Widzą Turcy, że Ameryka zjednoczyła Zachód przy wszystkich jakichś problemach, napięciach, to jednak widzą, że
jest to blok, który może być bardzo skuteczny wobec Rosji, która przegrywa ewidentnie, albo no jeśli, no na, to nie jest, to jest dla Turcji to, co się dzieje, wojna, agresja rosyjska, to jest dowód, okej, okay, Rosja będzie o wiele słabsza. I teraz to z perspektywy tureckiej można myśleć w ten sposób. Okej, okay, to my, jako mocarstwo regionalne, kraj, który w NATO według różnych rankingów jest albo krajem pod względem potencjału militarnego numer 4 po Stanach Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii. Niektórzy mówią, że Włochy ich trochę wyprzedzają. Jak spojrzymy na potencjał ekonomiczny, oczywiście ona ma bardzo poważne problemy. No tak, ale pamiętajmy, że to jest kraj, to on może są bazy wojskowe, tak, z których Amerykanie prowadzą operacje, tak, bardzo często na Bliskim Wschodzie, tak, z tamtejszych lotnisk. To jest kraj, który posiada nie własną, ale posiada broń atomową amerykańską, tak? No, jest ona tam składowana, no czyni to ich potęgą w taki czy inny sposób. Tak? Znaczy, bezdyskusyjnie, jak powiedziałem, mocarstwo regionalne. I teraz tak, oni mają poczucie, no nie można, ewidentnie to, co obserwujemy od początku wojny, że doszło do ich przesunięcia się w stronę zachodu i tak jak powiedziałem, mimo wszystko bliżej im jest do Ukrainy, co pokazują też przegłosowując różne, popierając różne rezolucje w ONZ-cie. Zamknęli cieśniny, zamknęli przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów latających do Syrii i z Syrii, tak? Bayraktary, które są sprzedawane, bo nagle się okazuje, spada w Rosji ich data produkcji, koniec marca. Więc i to jest jeden wymiar, czyli że jednak Zachód okazuje się silny, a widać, że Rosja i Chiny wcale nie są takie silne, tak? Bo to, i co, próbują wykorzystać sytuację? Tak, ale druga sprawa, z ich perspektywy, jeśli mam takie nastawienie do świata, że jestem mocarstwem regionalnym, tak? Przysłowia od dziecka pana uczą takich powiedzonek w szkole, Turek nie ma prawdziwego przyjaciela poza Turkiem, no to patrzy pan na region, mówi, moment, to ze mną też się mają liczyć. Rosja słabnie, a ja, przepraszam, proszę bardzo, zmusiłem na przykład Ormian, żeby zaczęli rozmawiać z Azerami i z nami, tak? Mogę rozpychać się w Azji Centralnej, bo będzie słabsza tam Rosja. Oczywiście Chiny będą coraz mocniejsze, ale też ja. I to jest kraj, który prowadzi politykę, ona jest często... No jest to kraj też, nazwijmy rzeczy po imieniu, problem jest właśnie, dotyczy no, praw człowieka. No jest to kraj miękkiego autorytaryzmu. Jak Freedom House po zamachu stanu nieudanym no, relegowała ich do kategorii niewolnych państw, no to oni są, to nie jest Rosja, bo Rosja poszła bardzo w dół. Oni są blisko kategorii częściowo wolnych, bo to w Rosji by było niemożliwe, żeby opozycja rządziła w kilku najważniejszych miastach. Ale to też normalność nie jest. Tak, a natomiast jest to w ten sposób, że no my mamy z nimi problem, taki jest, oni zawsze będą dla nas pod rządami Erdoğana pewnym wyzwaniem wewnętrznym, bo no, trzeba nazwać rzeczy po imieniu, pod względem systemu politycznego, polityki zagranicznej, w połączeniu z tym potencjałem, to jest pewne miękkie wyzwanie dla jedności NATO, bo oni mogą właśnie to mieć prawda, tą ale swoją... My, w sensie mówiąc, my ale jako pewnie... Polska i Turcja mamy jednak długą historię dyplomatyczną, więc rozmawiać potrafimy. Tak, nie, nie, no generalnie ja bym powiedział tak, że no mniejszym złem jest ich mieć w środku, w NATO, niż mieć ich na zewnątrz. To dla jasności. I to jest jeszcze, co jest plusem no, na tle Rosji. To jest kraj, który jest w stanie, jak spojrzymy na te 20 lat rządów, ponad już, prawie 20 Erdoğana, no to często jest tak, z kimś się pokłócą, jest na noże, jest wyzwiska, no i po paru latach Turcja mówi, sorry, no trochę przesadziłem, narozrabiałem. I teraz tak, poprawiamy relacje z Izraelem, poprawiamy relacje z Saudami, i czyli jest coś takiego, że można, trzeba z nimi rozmawiać, tak jak wam powiedział, dyplomacja działa i można ich, tylko znowu, ustępstwa jakieś, o nich będzie opcja, no musicie nam coś dać, no musimy zachować. No właśnie, to ustępstwa, bo na przykład w wywiadzie dla CDF-u Jean Asselborn, tak, czyli minister spraw zagranicznych Luksemburga, mówi, tu nie chodzi o żadnych Kurdów w tym wecie. Tu chodzi tylko o amerykańskie myśliwce. Oni chcą mieć zgodę na amerykańskie samoloty, o czym pan wspominał. Rzeczywiście to jest tak, trochę Kurdów, trochę samolotów i dogadamy się? Myślę, że na stole Unii na pewno jest nie tylko Kurdowie, tak? Jest też kwestia współpracy w ogóle ze Stanami. Oni widzą też przede wszystkim Kurdów przez pryzmat w regionie tego, że tam są
bo trochę zapomnieliśmy o tym, tam cały czas w północnej Syrii są amerykańscy żołnierze właśnie w części kurdyjskiej. To jest niedużo, ale to jest chyba 900 żołnierzy, dobrze powiedziałem 900, tak? Mhm. Żołnierzy, gramatycznie, czy dobrze, żołnierzy też służb specjalnych, tak? No i to się Turcji oczywiście, że nie podoba. Nie podoba im się, że na przykład Amerykanie mówią, będą sankcje na Syrię jako państwo, ale i wyłączamy właśnie terytoria kontrolowane przez Kurdów, tak? Więc to jest coś takiego, że oni, dla nich ta kwestia Finlandii, a szczególnie Szwecji, którą rzeczywiście mają z nimi problem, tak? To jest przy okazji rozgrywka ze Stanami, gdzie doszło w ostatnich bezdyskusyjnie kilkunastu miesiącach, a ostatnio nawet tych tygodniach po ataku rosyjskim, do ocieplenia tych relacji. Bo obie strony rozumieją, że przy wszystkich jakichś problemach, napięciach siebie potrzebują i też badania opinii publicznej pokazują, że wojna spowodowała wzrost w Turcji tego, przy wszystkich sprzecznościach wewnętrznych, które są w tym społeczeństwie, wzrost w społeczeństwie tureckim poparcia dla na przykład członkostwa w NATO, tak? Bo jest takie poczucie... Ale wszyscy się chyba wzajemnie potrzebują, tak? No Ameryka też potrzebuje chociażby, czy NATO też potrzebuje Turcji, bo kraj jest tak, położony tam, gdzie jest położony, posiada bazę. Jest to mniejsze zło, lepiej mieć ich mimo plus wszystko. Plus cały czas mamy te niespokoje na Bliskim Wschodzie, tak? To się i nie pojawia. Powinniśmy też ich traktować, to jest bardzo ważne, to nie jest koń trojański Rosji, bo oni mają swoją agendę. Jak można być koniem trojańskim kraj, który ma 80 parę milionów mieszkańców? Koń trojański, jak w tej metaforze, to był mały koń, do którego weszło 20 paru panów. To jest bo niektórzy lubią dla pewnie łatwości publicystycznej porównać, że Turcja to są trochę takie Węgry, tylko bardziej muzułmańskie, czyli trochę tak, ale zdradzą, zostawią i tak dalej. To są dwa różne przypadki, rozumiem. Dostrzeżemy pewne podobieństwa, natomiast Turcja jest krajem bardziej autorytarnym od Węgier. Węgry starają się dogonić niestety Turcję, a Turcja może się zmienić w przyszłym roku, bo będą wybory i prezydenckie, i parlamentarne, i na razie sondaże pokazują, że krucho z Recep'em Tayyip'em, jego partią, ze względu na problemy ekonomiczne, słabo to wygląda dla niego w sondażach, poparcie. A druga kwestia, no to znowu potencjał. No mówimy naprawdę, musimy o tym powiedzieć, o mocarstwie regionalnym, tak? Które się może czuć mocniejsze, jak widzi słabnącą Rosję, tak? A Węgry, no wiemy, przy całej, nie wiem, no sympatii, powiedzmy, do kuchni węgierskiej, architektury, wina, no nazwijmy rzecz po imieniu. Mamy 10-milionowy kraj, który jeszcze, paradoks Orbana jest taki, on się umacnia w kraju, ale on słabnie w ramach Unii Europejskiej. To prawda, wyszedł z IPP, blisko Rosji, bo tak naprawdę, żeby go nie wyrzucili, no i co, może pojechać do papieża, spotkać się z papieżem, a potem z Salvinim, tak? Powiedzmy wprost, bo ta odpowiedź jasno nie padła. Ostatecznie, pana zdaniem, Turcja zrezygnuje z blokowania rozszerzenia NATO o Szwecję i Finlandię. Pod wypełnieniem pewnych warunków ze strony szczególnie szwedzkiej i pewnie coś dostanie jeszcze w prezencie od Amerykanów. I co, Szwecja się też zgodzi na pewne ustępstwa? Myślę, że dojdzie do pewnych ustępstw, na przykład dojdzie do jakiejś korekty tych, na przykład zniesione zostaną te sankcje na sprzedaż uzbrojenia do Turcji, na przykład. Coś... Co Szwedzi wydadzą na przykład niektórych swoich? Myślę, że tutaj będą mogli użyć argumentów, przepraszam, a spójrzcie na inne kraje NATO, czy wydają wam tych ludzi, którzy wy chcecie, żeby dokonać ich ekstradycji. No, okaże się, że na przykład tak się nie dzieje. Włącznie z samym Gülenem, który, przypomnijmy, cały czas jest w Pensylwanii, w Stanach Zjednoczonych. To jest ta różnica, jeśli chodzi o systemy polityczne, że Erdoğan myśli, że to jest tak, że pani premier Szwecji weźmie telefon, zadzwoni do sędziego i powie, wiesz co, bo jest taka prośba z Ankary i wiesz, to jest dla nas ważne, to jakbyś wydał taki wyrok, że trzeba tego... W niektórych krajach to tak działa. Tak, no to w Szwecji tak to nie działa. To na sam koniec, jaką rolę Polska ma tutaj do odegrania w tej sytuacji? Możemy tylko stać w boku i obserwować, czy możemy jakoś pomóc, to, co mogą ułatwić na przykład, to, co Szwecja może zrobić, no, powinna na przykład, no, jakbym był doradcą, powiedział, wyciszcie relacje na razie z Kurdami z północnej Syrii, bo wasza minister się z nimi regularnie spotykała, nie spotykajcie się, macie u siebie przedstawicielstwo Rożawy, obniżcie, nie wiem, rangę, tego typu najróżniejsze gesty musicie wykonać, tak? Przepraszam, jeszcze... Polska. Co Polska może tutaj zrobić? Czy coś w ogóle mamy, jakąkolwiek rolę? Mamy, no musimy z nimi, z Turkami rozmawiać, wszyscy z nimi będą rozmawiać, mamy z nimi relacje dobre,
albo nawet można powiedzieć bardzo dobre i tutaj możemy im oferować, przekonywać ich, prawda, że na przykład coś w Polsce, pamiętajmy, firmy budowlane tureckie, coś w przypadku turystyki, że będziemy zachęcać, prawda, jakieś akcje promocyjne. Oni ciągle proszą przy każdej wizycie, żeby jak najlepsze sloty Turkish Airlines dostały. Dokładnie, no tego typu, tutaj pamiętajmy, z nimi jest ten plus, że chociaż są tymi, prawda, enfant terrible, jakimiś, prawda, twórcami problemów, to z nimi wiele rzeczy chodzi o jakieś konkrety, tak? Rzeczy, o których można rozmawiać, nie jakieś ruskie miry, prawda, z innej czasoprzestrzeni, tylko właśnie, na przykład, to kupimy od was jakiś sprzęt wojskowy, więcej Bayraktarów, co w ogóle ma sens, tak, że będziemy współpracować w jakichś dziedzinach. I tak samo myślę Amerykanie. Rozmowa będzie taka, słuchajcie, przecież wiecie, co jest z Rosją, patrzycie na Rosję i widzicie, no nie mogą produkować pewnych rzeczy, bo potrzebują tych, prawda, elektroniki całej, tak? I przecież ten Bayraktar no nie lata sam, tylko dostaje elektronikę z różnych... A to, że Turcja nas potrzebuje, to chociażby dowodem może być na to fakt, że od 19 kwietnia Turcja zniosła paszporty dla polskich turystów. Jak ktoś chce, może na dowód pojechać, co też pewnie ma duże znaczenie dla nich. Tak, ale to jest oczywiście no to fundamentalna kwestia ze względu na wojnę w Ukrainie. Bardzo dużo przecież turystów to w Turcji Rosjanie i Ukraińcy, więc no, na gwałt trzeba ich zastąpić, ale w ogóle im więcej turystów z ich perspektywy, to w ogóle tym lepiej, tak? I to wszystko mówił Adam Balcer, politolog, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję za pomoc. Do usłyszenia.